Słuchajcie, jestem pod Alvernia Planet. Te kopuły za mną wszyscy znają. To miejsce przy autostradzie A4 na wysokości Krzeszowic i Alverni. Dość charakterystyczne. Wszyscy mijacie jadąc z Krakowa do Katowic choćby. Pewnie interesuje was, jak jest w środku. Zaraz tam wchodzę i wam pokażę. Miejsce magiczne, miejsce kosmiczne, miejsce fantastyczne. Alvernia Planet. Idziemy. Dzień dobry. Jestem w bardzo ważnym miejscu. Jestem w studiu, gdzie realizowany jest dźwięk. Tu jest fragment mojej garderoby przed wejściem. Jak widać, w trakcie nagrań pali się czerwone. W tej chwili jesteśmy tutaj z wycieczką. Jest przerwa, dzisiaj nic nie jest realizowane. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w których udało mi się być w naszej okolicy. Z Alvernia Planet idę do reżyserki zobaczyć, jak wygląda. Wow, wspaniale. Słuchajcie, patrzcie, jakie tu są możliwości. Tamta sala jest wytłumiona, skonstruowana pod kątem akustycznym tak, żeby uzyskać najlepsze parametry jakości, czystości dźwięku tu nagrywanego. Sprzęt jest na najlepszym poziomie, na najwyższym światowym. Słuchajcie, jakie możliwości. To wszystko u nas w Polsce, pod Krakowem, pod Krzeszowicami. Alvernia Planet. Tak się to miejsce nazywa. I wszystko to jest wykończone nie w sposób industrialny, a w sposób fantastyczno-naukowy. To są dekoracje, które te dekoracje od razu spełniają swoją rolę. W tym przypadku chodzi o realizację dźwięku, czyli rozproszenie tych fal, tak żeby nie było pogłosu, żeby uzyskać maksimum czystości dźwięku. Ale patrzcie się teraz na resztę tych detali. Tutaj każdy mebel, tapicerka tego mebla, każdy fragment ściany, każdy detal instalacji został stworzony, zaprojektowany z myślą o tym miejscu. Cudownie. To jest piękne miejsce, to jest tak wykończone, wszystko czujecie? Zobaczcie tą strukturę tego kamienia. Ja nie wiem, czy to jest kamień naturalny, czy to jest kamień syntetyczny. Wydaje mi się, że tak w dotyku to jest naturalna rzecz, natomiast mogę się mylić. To jest miejsce smocze, to jest gniazdo smoka, tutaj kolejne legowisko smocze, które udało mi się w naszej okolicy znaleźć. To jest Alvernia Planet i zobaczcie ten detal tutaj. Jakie to są gadzie, jakie to są pierwotne, jakie to są kosmiczne, fraktalne struktury. Cudowne miejsce, wspaniałe. A tu taki panel, proszę, z podświetleniem. Tak to wygląda. Wrażenia odwiedzających są takie, że jest to miejsce magiczne, że jest to magia. Cudownie. Idziemy dalej. Ła. Tu ziemia, Alvernia Planet, zgłoś się. No po prostu bajka. Ale sfera niebieska. Sfera niebieska. Kochani. Echo. Omian.
sfera niebieska. Jak się tu odbija, słuchajcie, jaka głębia. Pięknie. Cudownie. Jestem w środku wirtualnej rzeczywistości. Zamieniamy okres na palerzu. Substancje odżywcze, które pomagają naszemu ciału się... Ale odbicia. Gigantyczna hala. Około 100 metrów średnicy. No może przesadziłem, dobra. Około 50 metrów średnicy ta kopuła. Ogromna. Wydaje mi się, że może tu wjechać nawet ciężarówka, bądź kilka ciężarówek. Jest to miejsce, gdzie zrealizowany obraz. Przestrzeń wirtualna. Trzynaście kopów Alverni, Alvernia Planet, w tej chwili w przełomowym momencie, przed być może przebudową, która zmieni oblicze tego miejsca, zmieni charakter tego miejsca i też jego przeznaczenie. To miejsce żyło filmem i produkcją filmową i muzyczną długie lata. Jest ono unikalne, magiczne, jak mówią zwiedzający. Tutaj przewinęły się sławy światowego formatu, nazwiska z najwyższych półek realizowały tu swoje produkcje filmowe, muzyczne. I tak też dzieje się do dziś. Choćby wczoraj było tutaj prowadzone nagranie, a teraz idziemy dalej. Tutaj każdy detal, każdy panel, nawet toalety są urządzone i wykończone w sposób galaktyczny, w sposób kosmiczny. I jestem właśnie w tej chwili w takiej kosmicznej toalecie. Proszę, nawet tutaj czujecie się jak na statku kosmicznym. Wnętrze kopuły 12. Patrzcie na to sklepienie, na ten detal, na to wykończenie, te smocze wężowe oploty.